W dzisiejszym filmie zobaczymy. Rolnicy wznowili protest, blokują granice z Niemcami. Fala komentarzy po zwycięstwie Putina. Północ odpaliła rakiety, w tle wizyta Antonego Blinkena w Seulu. Macron wysuwa żądania, Putin natychmiast odpowiada. Cenne trofea w rękach Rosjan, właśnie tego obawiał się Zachód. Polsce przepadły miliony na zbrojeniówkę, winnych brak. Zapraszam do oglądania. Rolnicy wznowili protest, blokują granice z Niemcami. Kierowcy, którzy planują przekroczyć granicę polsko-niemiecką w najbliższych dniach, muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami. Protestujący rolnicy zablokowali przejścia graniczne w Świecku i Gubniku, ustawiając blisko 90 maszyn rolniczych. Blokady utrudniają ruch w obu kierunkach, zarówno w stronę Berlina, jak i Poznania. Jedynie pojazdy służb, takie jak policja, pogotowie ratunkowe czy straż graniczna, mogą przejeżdżać. Akcja protestacyjna planowana jest do środy, a policja kieruje samochody na alternatywne trasy. Tymczasem przewoźnicy apelują do protestujących rolników o nieniszczenie gospodarki i skoncentrowanie się na działaniach wobec polityków, którzy mogą rozwiązać problemy branży. Rozumiemy, że akcje protestacyjne w postaci blokowania przejść granicznych lub ważnych węzłów drogowych można przeprowadzać po to, aby poprzez medialność tego typu wystąpień zasygnalizować swoje niezadowolenie. Pod warunkiem jednak, że ta forma protestu jest krótkotrwała, ale zatrzymanie całego kraju i wszystkich szlaków przez długi czas przysparza kłopotów całej gospodarce, w tym także transportowi, pisze w oświadczeniu Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. Polscy rolnicy chcą odstąpienia od przepisów Zielonego Ładu, uszczelnienia granic przed napływem produktów spoza Unii Europejskiej oraz obrony hodowli zwierzęcej w kraju. Pojawiły się propozycje zmian w Zielonym Ładzie, ale oprócz Zielonego Ładu mamy też kwestię uregulowania rynku, bo obecnie mamy rynek zalany przez produkty rolno-spożywcze z Ukrainy, ale też z innych krajów spoza Unii Europejskiej. Powiedział w niedzielę tuż przed rozpoczęciem protestu Roman Waszczyk, rzecznik prasowy protestu. Dalej pojawia się też kwestia tego, żeby przywrócić opłacalność produkcji. To hasło zawiera w sobie wiele innych kwestii. Była też mowa na spotkaniu z premierem o pewnych rekompensatach wojennych za straty, które rolnicy z nie swojej winy ponoszą, dodał Waszczyk. Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Michał Kołodziejczak oświadczył, że żaden przedstawiciel resortu nie planuje spotkania z blokującymi przejście graniczne rolnikami w Świecku. Protesty mają różne podłoże. Ja nie będę tym, który będzie mówił, czy ktoś ma protestować, czy nie ma protestować. Jako organizujący w przeszłości protesty mogę powiedzieć, że w organizacji protestów ważne jest, aby tematu nie przegrzać oraz by ludzie, którzy dziś popierają protesty, się od nich nie odwrócili, mówił wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak. Ostrzegł też, że rolnicy mogą stracić poparcie społeczne, które dziś wynosi 70%. Granica, którą mogą przekroczyć ci, którzy będą protestowali w słusznej sprawie, jest bardzo delikatna. Nie wiem, czy warto. Mamy rząd, który zajmuje się sprawami rolników. Poprzedni doprowadził ich do ruiny. Negocjowali Zielony Ład, przyklepywali. To, co zrobił PiS, jest niepoważne. Najpierw promował Zielony Ład, kazał realizować, a teraz mówi, aby się z niego wycofać. To nas stawia jako ludzi niepoważnych w Unii Europejskiej, skomentował wiceminister. Na pytanie dziennikarza, jaki jest powód wznowienia strajku, Kołodziejczak odpowiedział, że rolnicy żądają także uznania. Przez wiele lat rolnicy poprawiali swój byt materialny. Za tym nie szło uznanie, budowanie odpowiedniej pozycji rolnika w oczach społeczeństwa. Ja wiem, że wiele tych protestów ma nie tylko charakter materialny. Te protesty mają też takie podłoże akceptacji społecznej, powiedział wiceminister i dodał, że dziś rolnicy chcą, aby sprawy rolne były traktowane poważnie. Fala komentarzy po zwycięstwie Putina. Rosyjska Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła wstępne wyniki wyborów prezydenckich, zgodnie z którymi Władimir Putin zdobył 87% głosów. Dla wszystkich na świecie jest jasne, że on, jak to już często bywało w historii, jest po prostu chory na władzę i robi wszystko, by rządzić wiecznie, skomentował Wołodymyr Zełenski.
Tymczasem polskie MSZ zauważyło, że wybory przeprowadzono wbrew prawu międzynarodowemu. Odbywało się w warunkach skrajnych represji wobec społeczeństwa, uniemożliwiających dokonanie swobodnego, demokratycznego wyboru, czytamy w oświadczeniu polskiego MSZ. Światowi przywódcy zwracają uwagę, że wybory w Rosji odbyły się również na Krymie w Sewastopolu, jak również na terytoriach obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego oraz chersońskiego. Rządy Putina są autorytarne. Opiera się on na cenzurze, represjach i przemocy. Wybory na okupowanych terytoriach Ukrainy są nieważne i stanowią kolejne naruszenie prawa międzynarodowego, czytamy w komunikacie niemieckiego MSZ. Do sprawy odniósł się także rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa. Wybory oczywiście nie są ani wolne, ani uczciwe. Biorąc pod uwagę sposób, w jaki Putin uwięził przeciwników politycznych i uniemożliwił innym kandydowanie przeciwko niemu, skomentował John Kirby. Analityk Temur Umarow zestawił wyniki wyborów w państwach postsowieckich od lat 90. XX wieku. Na pierwszym miejscu jest Turkmenistan, gdzie w 1992 roku ogłoszono, że Saparmurat Niyazow wygrał wybory z wynikiem 99,5% głosów. Rok później Hejdar Aliyev w Azerbejdżanie uzyskał oficjalny rezultat 98,7%. Putin nie pobił jeszcze niezwykłych rekordów państw Azji Centralnej, ale już poprawił rezultat Aleksandra Łukaszenki, ogłoszony na Białorusi po wyborach z 2020 roku 80,1%, komentuje The Moscow Times. Północ odpaliła rakiety. W tle wizyta Antonego Blinkena w Seulu. Korea Północna przeprowadziła w poniedziałek rano szereg testów rakiet balistycznych krótkiego zasięgu, kierując je w stronę swoich wschodnich wód, poinformował premier Japonii. Fumio Kishida potępił działania Północy, twierdząc, że są zagrożeniem dla pokoju i bezpieczeństwa jego kraju oraz całego regionu i społeczności międzynarodowej. Jak donoszą azjatyckie media, pocisk po blisko 300-kilometrowym locie wpadł do morza. To pierwsze testy przeprowadzone przez Północ w ciągu 2 miesięcy. Również Korea Południowa poinformowała o wykryciu podejrzanych ruchów armii Kim Jong-una. Jak się później okazało, podczas gdy Północ wystrzeliła pociski balistyczne w stronę Morza Japońskiego, z wizytą w Seulu przebywał sekretarz stanu Antony Blinken. Pokaz siły następuje tuż po tym, jak siły zbrojne Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych zakończyły w ubiegły czwartek 10-dniowe coroczne wspólne ćwiczenia wojskowe na dużą skalę. W manewrach brała udział dwukrotnie większa liczba żołnierzy niż poprzednim razem. Seul zmobilizował dodatkowo piechotę morską, helikoptery szturmowe i pojazdy desantowe. Sojusznicy ćwiczyli reakcję na zmieniające się zagrożenie nuklearne i rakietowe ze strony Korei Północnej. Zwiększenie liczebności żołnierzy służy prezentacji gotowości bojowej do ochrony zachodnich wysp w pobliżu granicy morskiej z Koreą Północną, która ostrzelała ten teren w 2010 roku. Tymczasem Kim Jong-un tego typu działania postrzega jako wrogie. Premier Kishida podkreślił, że rakiety wystrzelone przez wrogą armię spadły poza wyłączną strefę ekonomiczną Japonii i nie spowodowały żadnych uszkodzeń ani obrażeń. Macron wysuwa żądania. Putin natychmiast odpowiada. Prezydent Francji Emmanuel Macron podczas wywiadu udzielonego ukraińskiej telewizji zaproponował zawieszenie broni pomiędzy Rosją a Ukrainą podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, które odbędą się między 26 lipca a 11 sierpnia. Będę żądał zawieszenia broni podczas Igrzysk Olimpijskich. Muszą to zrobić. Zawsze takie rzeczy się działy. Poprosimy o to, powiedział Emmanuel Macron. Dodał, że Francja zrobi to zgodnie z duchem ruchu olimpijskiego. Macron powiedział jednocześnie, że Francja uszanuje decyzję Komitetu Olimpijskiego o zezwoleniu rosyjskim sportowcom na rywalizację pod neutralną flagą. Oczywiście będziemy uważnie monitorować ich występy, aby nikt nie wykorzystywał sportowców. Wypowiedź francuskiego przywódcy o porozumieniu w sprawie zawieszenia broni podczas igrzysk spotkała się z szybką reakcją strony rosyjskiej. Na odpowiedź nie musiał długo czekać.
Nic nie wiem o tej wypowiedzi prezydenta Francji. Jesteśmy gotowi rozważyć każdą kwestię, ale zawsze i w każdej sytuacji będziemy kierować się interesami Federacji Rosyjskiej. Oczywiście weźmiemy też pod uwagę sytuację w strefie konfliktu. Cały czas powtarzałem i powtórzę to jeszcze raz. Jesteśmy za pokojowymi negocjacjami, ale nie dlatego, że wrogowi kończy się amunicja. Chcemy w dłuższej perspektywie budować pokojowe, dobrosąsiedzkie stosunki między obydwoma państwami, odpowiedział Putin. Na wypowiedź Macrona zareagowała też Maria Zacharowa. Przedstawicielka rosyjskiego MSZ postawiła własne warunki. Składam propozycję w odpowiedzi Macronowi. Zaprzestanie dostaw broni używanej do zabijania cywilów, a także zaprzestanie sponsorowania terroryzmu. Druga propozycja dla Macrona. Przedstawcie podobną propozycję stronom konfliktu bliskowschodniego. Wiele prawdopodobnie zależy od słowa Francji, powiedziała oficjalnie Maria Zacharowa. MKOL początkowo zawiesił Rosję i Białoruś w rywalizacji na międzynarodowej arenie. Jednak ostatnio nastąpiło złagodzenie sankcji. W rezultacie sportowcy będą mogli wystąpić w Paryżu pod warunkiem spełnienia określonych warunków. Nie mogą otwarcie popierać inwazji na Ukrainę ani mieć powiązań z siłami zbrojnymi. Będą mieli możliwość startu jedynie w zawodach indywidualnych, a jeśli to uczynią, to pod neutralną flagą. Takie warunki nie spotkały się z aprobatą ze strony Władimira Putina. Cenne trofea w rękach Rosjan. Właśnie tego obawiał się Zachód. Do sieci trafiło nagranie, które potwierdza wcześniejsze informacje o przejęciu przez Rosjan czołgu Leopard 2A6 oraz wozu M2 Bradley. To jedne z najlepszych maszyn używanych na ukraińskim froncie. Obydwie strony poniosły ogromne straty na kierunku Awdijiwki. W zaciekłych walkach armię wspomagał najmocniejszy, a więc najcenniejszy sprzęt. To w tym rejonie w ręce Rosjan dostał się niemiecki czołg i amerykański wóz piechoty. Z doniesień publikowanych w mediach społecznościowych wynika, że wycofujące się ukraińskie oddziały były niekiedy zmuszane do porzucania sprzętu. Jedną z boleśniejszych strat potwierdza nagranie z okolic wsi Stepowe. Rosyjscy żołnierze pochwalili się zdjęciami i krótkim materiałem wideo, na którym pokazują nowe trofea. Tego typu sytuacje niosą za sobą konsekwencje. Zachodni sprzęt wciąż ma przed Rosjanami wiele sekretów. Zdobyte maszyny mogą zostać poddane oględzinom ekspertów i dostarczyć przeciwnikowi cennych informacji. Gdyby zdobycze były w pełni sprawne, mogłyby nawet zostać włączone do walk, ale już po stronie Rosjan. Utracony Leopard 2A6 to niemiecka konstrukcja z początku XXI wieku, opracowana jako odpowiedź na rosyjskie czołgi z rodziny T-90. Względem starszych Leopardów mają nie tylko lepszy pancerz, ale też między innymi dłuższą armatę. Ukraińscy żołnierze od pierwszych dni chwalili ich możliwości, twierdząc, że zapewniają wysoki komfort pracy, duży zasięg rażenia i celność oraz wytrzymałość i prędkość, bowiem są w stanie rozwinąć do 75 km na godzinę. Zauważali też, że największym zagrożeniem dla nich są miny i przeciwpancerne pociski kierowane często stosowane przez Rosjan. Polsce przepadły miliony na zbrojeniówkę, winnych brak. W piątek Komisja Europejska ogłosiła podział środków na zbrojeniówkę. 500 milionów euro mają zostać wykorzystane do zwiększenia produkcji amunicji artyleryjskiej z miliona do 2 sztuk rocznie. Polsce przyznano niewiele ponad 2 miliony, co wywołało komentarze polityków wszystkich partii. Do sprawy odniósł się były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Jego zdaniem rząd Donalda Tuska nie zareagował odpowiednio, dlatego nie udało się wynegocjować większych kwot. Donald, król Europy Tusk, załatwił dla Polski całe 0,42% z unijnego programu produkcji amunicji. Inicjatywa Komisji Europejskiej jest słuszna i potrzebna. Tylko dlaczego z przekazanych 500 milionów euro dla europejskich firm zbrojeniowych na zwiększenie produkcji amunicji artyleryjskiej Polska otrzymuje zaledwie około 2,1 miliona euro? Niemieckie firmy dostaną około 85 milionów, a węgierskie 27 milionów. Skomentował były szef MON. Dodał przy tym, że nawet Węgrom przyznano więcej niż Polsce. Słowa Błaszczaka zadziałały jak płachta na byka. Na te oskarżenia zareagował m.in. Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej. Mariusz Błaszczak jest nie tylko hipokrytą, ale też karmi rosyjskie trolle, bo każda taka fejkowa informacja jest wykorzystywana przez naszych wrogów. Trudno dostać 500 milionów euro na zbrojenia, jeśli zawnioskowało się tylko o 11 milionów. Ten wniosek złożył nie kto inny jak Jacek Sasin.
przekazał wiceminister. Według niego to rząd PiS ponosi pełną odpowiedzialność za wyniki konkursu rozpisanego przez Komisję Europejską. Wnioski trzeba było składać od początku października do 13 grudnia 2023 roku, czyli podczas sprawowania rządów przez PiS, powiedział. Dodał, że zrobiły to tylko trzy polskie firmy na łączną kwotę 11,5 miliona euro, przy czym dwie z nich nie spełniły wymaganych kryteriów. Wiceminister aktywów państwowych Marcin Kulasek wytłumaczył, na czym polegały błędy podczas wnioskowania. Wspomniał też o konsekwencjach, z jakimi powinny liczyć się osoby odpowiedzialne za sprawę. Spółki nie dostały wsparcia od Polskiej Grupy Zbrojeniowej, nad którą zarząd sprawował MAP. Jeśli będziemy mieli twarde fakty o zaniedbaniu, nie wykluczymy postawienia Jacka Sasina i Mariusza Błaszczaka przed Trybunałem Stanu. Zapowiedział, dodając, że zostanie też złożony wniosek do Komisji Europejskiej o rozpisanie nowego konkursu. Temat pieniędzy na amunicję poruszył także szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek, podkreślając, że Polska nawet nie prosiła o taką kwotę, jaka trafi do Węgier, więc tego typu komentarze nie powinny mieć miejsca. Czasem trzeba potrafić uderzyć się w piersi i nie opowiadać bzdur o Niemcach, bo nie o Niemcach powinniśmy myśleć, ale o tym, żeby jak najwięcej wydawać na armię. Nie będę mówił, kto zawalił. Polska powinna była wnioskować o jak najwięcej. Wnioskowano o 11 milionów euro, a teraz się dziwimy, że Niemcy dostali 100. To trzeba było o 300 milionów euro wnioskować, powiedział Mastalerek. Minister aktywów państwowych Borys Budka wyliczył, że Polska miała 2 miesiące, by dopełnić formalności i zyskać miliony na zbrojeniówkę. Za zaniechania dotyczące braku grantów dla polskich zakładów zbrojeniowych Błaszczak i reszta powinni stanąć przed Trybunałem Stanu. Wnioski do Komisji Europejskiej należało składać w okresie październik-grudzień 2023 roku. Wtedy oni zajmowali się kampanią wyborczą, a potem udawali, że tworzą rząd, ocenił wiceprzewodniczący PO. Głos zabrał również minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który potwierdził słowa Budki. Wnioski przyjmowano do 13 grudnia 2023 roku. Trzy nasze firmy wnioskowały o 15 razy mniej niż Niemcy ostatecznie dostały, z czego co najmniej jeden z tych polskich wniosków złożono nie do tego programu, napisał na platformie X Sikorski. O pieniądze starały się m.in. polskie firmy jak Dezamet, Nitrochem oraz Mesko. Granty trafią tylko do jednej, gdyż dwa pozostałe wnioski przepadły przez błędy formalne.